Kryzys ekologiczny, trzeba stawić temu czoła. Zmiana musi się zacząć od przemiany sumienia. My jako chrześcijanie jesteśmy powołani na czasy kryzysów. Jak jest dobrze, to znaczy, że jest niedobrze. Natomiast jak jest kryzys, jak jest jakaś ciemność, to jest miejsce dla nas chrześcijan, żeby świecić Bożym światłem. Okazja do dawania świadectwa. W ten sposób my możemy pokazywać w dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu, wypaczeń, że jako uczniowie Chrystusa troszczymy się o świat, troszczymy się o ludzi. Będzie nas można poznać po miłości, jak powiedział Jezus.